Nazywam się Adam Pawłowski. Jestem rzecznikiem patentowym, prowadzę kancelarię patentową EU Patent. Rzecznik patentowy to jest taki ciekawy zawód, gdzie spotyka się bardzo wielu kreatywnych ludzi, którzy wymyślili coś ciekawego, chcieliby to opatentować i potrzebują wsparcia rzecznika patentowego w prowadzeniu całej procedury przed urzędem patentowym. Te procedury urzędowe są czasami dość skomplikowane, są wyjątkowo skomplikowane, jeśli chodzi o programy komputerowe. I chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić taki przykład, moim zdaniem, optymalnej procedury, która w optymalny, szybki, łatwy sposób pozwala na uzyskanie ochrony patentowej na wynalazki z dziedziny IT, czyli krótko mówiąc na programy komputerowe. Temat patentowania programów komputerowych jest dość kontrowersyjny i tak naprawdę gdybyśmy zaczęli od pytania, czy software powinien być patentowalny, rozpoczęłaby się dyskusja kilkugodzinna, w trakcie której tak naprawdę no, doszlibyśmy pewnie do różnych rozbieżnych wniosków. Ja nie chciałbym tej dyskusji teraz prowadzić, chciałbym ją tak szybko zakończyć, mówiąc, że software obecnie jest patentowalny. Czy powinien być? Nie wiem, ale jest. W związku z tym chciałbym Państwu przedstawić, jak obecnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o patentowanie software'u i skoro jest patentowalny, to gdzie i w jaki sposób można go ochronić. Tytułem wstępu może powiem, dlaczego warto chronić software za pomocą patentów. Po pierwsze, patent zasadniczo jest narzędziem służącym do ochrony własnej myśli twórczej. To, co wymyślimy, jeżeli uda nam się to opatentować, mamy na to prawo wyłączne. To prawo wyłączne daje nam wzrost przewagi konkurencyjnej nad innymi przedsiębiorcami, którzy już z tego naszego innowacyjnego pomysłu korzystać nie mogą bez naszej zgody. Mając patenty, budujemy wizerunek innowacyjnej firmy. Mając patenty, budujemy składniki wartości niematerialnej firmy, które mają dość duże przełożenie później na wyceny firmy. Wielu inwestorów, to jest istotne zwłaszcza dla startupów, bardzo mile widzi to, że nasza technologia jest przynajmniej zgłoszona do opatentowania, patent pending. Poza tym w wielu programach obecnie w Polsce realizowanych dofinansowań z funduszy unijnych własne zgłoszenia patentowe, własne patenty dają dodatkowe punkty, dzięki którym łatwiej możemy uzyskać różnego rodzaju granty. Zaczynając od tego, gdzie od pytania, gdzie warto chronić, spójrzmy, gdzie patenty na oprogramowanie obecnie są przyznawane. Podstawowy problem, jaki się pojawia, to to, że trudno jakby znaleźć te patenty. Trudno określić, który patent jest patentem na oprogramowanie, a który jest patentem na urządzenie czy na jakieś inne rozwiązania. Ale dla uproszczenia można przyjąć, że patenty w ogóle klasyfikowane są według czegoś, co się nazywa międzynarodowa klasyfikacja patentowa. One są dzielone na wiele klas, tam jest na przykład klasa chemia, mechanika, biologia i tak dalej, i tak dalej. I jest między innymi taka klasa o symbolu G06F, która dotyczy metod obliczeniowych. I większość patentów w tej klasie to są patenty na software. Ponadto większość patentów na software jest właśnie w tej klasie. W związku z tym jakby liczba patentów w tej klasie jest miarą tego, ile patentów na software dany urząd przyjął i udzielił. I teraz pytanie do Państwa, jak Państwo myślicie, 5 największych urzędów patentowych na świecie, to znaczy 5 urzędów, które przyznają najwięcej patentów w ogóle, to jest urząd, i tutaj w kolejności alfabetycznej, urząd chiński, europejski, japoński, koreański i amerykański. Państwa zdaniem, który z tych urzędów udzielił w 2013 roku najwięcej patentów w klasie G06F? USA.
ci, co powiedzieli, że USA mają rację. A jak państwo myślicie, który urząd był drugi w kolejności? Może tak, kto myśli, że Chiny? Dobrze, kto myśli, że Europa? Japonia? Korea? Dobrze. No to teraz. A jeszcze mam pytanie, jak państwo myślicie, ilu patentów w klasie G06F w 2013 roku udzielił urząd amerykański, ten, który udzielił najwięcej patentów? Ile, przepraszam? 50 sztuk? Nie, trochę więcej. 100 tysięcy? Trochę mniej. Dobrze. Każdy z państwa coś tam sobie pewnie pomyślał o jakąś liczbę. Zobaczymy teraz, jak to wygląda w rzeczywistości. W klasie G06F najwięcej patentów w roku 2013 udzielił urząd amerykański i było to około 45 tysięcy patentów. Następny w kolejności urząd japoński, około 20 tysięcy patentów, potem chiński, koreański i europejski na samym końcu. Sam byłem zaskoczony, jak zobaczyłem te dane, zaskoczony byłem tym, jak mało urząd europejski udzielił tych patentów, ale to, że tak mało, to nie znaczy, że urząd europejski jest mniej nastawiony na patenty software'owe, bo generalnie udział procentowy tych patentów wśród wszystkich patentów udzielonych przez dany urząd jest mniej więcej taki sam i waha się między 5 a 10%. Chodzi o to, że po prostu te pozostałe urzędy proporcjonalnie więcej udzieliły wszystkich patentów. Na drugim wykresie chciałem państwu pokazać mniej więcej skąd pochodzą zgłoszenia patentowe i patenty w poszczególnych krajach. I teraz tak, pierwszy słupek, ten szary, określa ogólnie patenty w klasie G06F, czyli patenty zgłaszane przez zgłaszających z różnych krajów. Słupek niebieski określa patenty zgłaszane przez największe software'owe firmy z Europy, a pasek zielony oznacza firmy ze Stanów Zjednoczonych. I teraz widać, że mniej więcej w Stanach Zjednoczonych oczywiście najwięcej patentują Amerykanie, natomiast no, mniej więcej ten udział jest zbliżony. Natomiast co ciekawe, duża ilość patentów japońskich, około 20% wśród wszystkich patentów na software udzielonych w 2013 roku, mało który z tych patentów pochodzi z Europy i ze Stanów. To są głównie firmy japońskie, które u siebie patentują. I podobnie jest w Chinach i w Korei, może nie są to takie duże różnice, ale na przykład w Korei bardzo aktywne patentowo są firmy lokalne typu LG i Samsung, natomiast pozostałe firmy europejskie i amerykańskie już tak dużo wcale w Japonii czy w Korei nie patentują. Natomiast patenty europejskie są najbardziej popularne głównie wśród firm europejskich. I to moim zdaniem jest jakiś wyznacznik dla nas, jeśli chodzi o Polskę, że jednak no, coś w tym jest i warto byłoby te firmy europejskie naśladować i jeżeli patentować, to warto rozważać Europejski Urząd Patentowy jako urząd, do którego zgłaszamy nasze rozwiązania. Jest też kilka innych powodów, dlaczego warto skorzystać z Urzędu Europejskiego i o tym powiem zaraz na kolejnych slajdach. Jeżeli zastanawiamy się, gdzie patentować, zawsze bierzemy pod uwagę jakieś ograniczenia budżetowe. Każdy projekt, każde przedsiębiorstwo ma jakiś ograniczony budżet. No każdy ma jakąś granicę, do której wie, że no wie ile może sobie pozwolić na wydatki związane z ochroną patentową. Zakładając, że mamy budżet powiedzmy 100 jednostek i że jedno zgłoszenie patentowe czy jedna procedura patentowa kosztuje 10 jednostek, możemy postawić sobie pytanie, czy lepiej ochronić 5 wynalazków w dwóch krajach, czy też ochronić 2 wynalazki, ale każdy z nich w 5 krajach. Moim zdaniem to taka luźna analogia do tego, jak rozmieścić jajka w koszykach. Moim zdaniem bezpieczniej i skuteczniej jest rozmieścić te jajka w różnych koszykach, to znaczy moim zdaniem lepiej opatentować 5 różnych wynalazków w 2 krajach, niż 2 wynalazki w 5 krajach. Dlaczego?
Jeżeli skupimy się na bardzo szerokiej ochronie pojedynczego wynalazku, dość dużo ryzykujemy, ponieważ to, że zgłosimy coś do opatentowania, jeszcze nie oznacza, że uzyskamy patent, bo na przykład może się okazać w ramach procedury badania tego wynalazku w urzędzie patentowym, że patentu nie uzyskamy, ponieważ ktoś wcześniej coś podobnego wymyślił do tego, co my zgłosiliśmy i patentu nie uzyskamy. Jeżeli zgłosimy 5 różnych rozwiązań do opatentowania, no to ryzyko, że na któreś patentu nie uzyskamy, no znacznie się zmniejsza. Podobnie, jeżeli już nawet udałoby nam się jeżeli uda nam się uzyskać patent, powstaje pytanie, na ile ten patent okaże się przydatny. Czy będą jakieś inne firmy, które będą chciały kupić licencję na ten patent? Czy będą jakieś firmy, które będą naruszały tą naszą technologię? A znacznie większa szansa na to jest przy 5 opatentowanych technologiach niż przy 2 opatentowanych technologiach. Jeżeli te 5 opatentowanych technologii opatentujemy tylko w 2 krajach, to oczywiście potencjalne zyski z jednej będą mniejsze, ale jeżeli będzie to na przykład Europa i Stany Zjednoczone, to zyski z licencji mogą być na tyle duże, że już zyski utracone powiedzmy w Chinach czy w Korei nie będą nas tak dotykały. Kolejnym pytaniem, które musimy sobie zadać przy opracowywaniu strategii patentowej i przy określaniu, gdzie chcielibyśmy nasze rozwiązania chronić, jest takie podstawowe pytanie, czy ja w ogóle zdążę opatentować moją technologię za jej życia. No, technologie informatyczne mają to do siebie, że czas życia mają dość mocno ograniczony i szybko się kończący. To nie jest tak jak z tradycyjnymi wynalazkami typu, nie wiem, krzesło czy długopis. Trzeba się liczyć z tym, że procedura patentowa trwa kilka lat i na przykład w Stanach Zjednoczonych no okres 3-letni jest takim okresem dość optymistycznym. Tutaj jest podany średni czas oczekiwania na pierwsze pismo z amerykańskiego urzędu patentowego. Procedura patentowa generalnie wygląda w ten sposób, że dokonujemy zgłoszenia patentowego i po jakimś czasie urząd przysyła nam pierwsze pismo, w którym albo przysyła decyzję o przyznaniu patentu, co się dzieje dość rzadko, albo przysyła nam jakieś uwagi, jakieś zastrzeżenia do naszego zgłoszenia, co się dzieje bardzo często. No i w Stanach Zjednoczonych, w zależności od tego, czego dotyczy nasze zgłoszenie, na przykład jeżeli ono dotyczy interfejsów użytkownika graficznych, to jest to nawet 41 miesięcy. Po tym pierwszym piśmie, zanim zdążymy się wybronić i zanim otrzymamy decyzję o przyznaniu patentu, mija mniej więcej 12-18 miesięcy. Także nawet w dziedzinie na przykład kompresji danych, gdzie pismo dostajemy średnio po 24 miesiącach, to ten czas na oczekiwanie na patent może wynieść nawet 3 lata. I w związku z tymi wcześniejszymi przemyśleniami dochodzimy do, moim zdaniem, optymalnej strategii ochrony, którą chciałbym Państwu zaprezentować. Polega ona mniej więcej na tym. Jeżeli przyjmiemy, że najbardziej korzystnym byłoby zgłoszenie naszej technologii do opatentowania w ograniczonej liczbie obszarów terytorialnych, jeżeli przyjmiemy, wracając do wykresu tego, że dla firm europejskich najczęściej wybieranym urzędem jest urząd amerykański i europejski, to proponuję strategię następującą. Rozpocząć możemy od zgłoszenia europejskiego, ponieważ w Europejskim Urzędzie Patentowym istnieje możliwość złożenia wniosku o przyspieszoną procedurę badania. Po dokonaniu zgłoszenia możemy złożyć wniosek o przyspieszenie badania, co nam daje taką możliwość, że pierwsze pismo z urzędu, pierwsze sprawozdanie o stanie techniki otrzymamy już po kilku miesiącach i z tego sprawozdania dowiemy się, jakie szacunkowo są szanse na uzyskanie patentu na nasz wynalazek. Jeżeli te szanse są pozytywne, to oznacza, że warto dokonać kolejnego zgłoszenia, którym będzie zgłoszenie amerykańskie. Tego zgłoszenia, zgodnie z różnymi wymogami, musimy dokonać w ciągu 12 miesięcy od zgłoszenia europejskiego.
To zgłoszenie amerykańskie, jeżeli go dokonamy po 12 miesiącach, czeka sobie potem te, przyjmijmy, 24 miesiące, jeśli jest to na przykład kompresja danych. W międzyczasie, ponieważ w trybie europejskim idziemy procedurą przyspieszoną, mniej więcej po 18 miesiącach dostaniemy tak zwany raport z badań, który może zawierać jakieś uwagi dalsze. Jeżeli będą te uwagi, jesteśmy w stanie się przed nimi szybko wybronić, możemy uzyskać decyzję o przyznaniu patentu europejskiego w ciągu 2 lat. Jeżeli uda nam się uzyskać tę decyzję w ciągu 2 lat, to istnieje porozumienie pomiędzy Urzędem Europejskim a Amerykańskim, nazywa się ono Patent Prosecution Highway. Zgodnie z tym porozumieniem urzędy umówiły się, że jeżeli jeden z tych urzędów przyznał patent, to drugi urząd uprości znacznie swoją procedurę badania i praktycznie automatycznie przyzna patent o tej samej treści. W związku z tym, po uzyskaniu patentu europejskiego możemy złożyć wniosek PPH w Stanach Zjednoczonych i bardzo szybko uzyskać patent amerykański. Tutaj nie nadmieniłem, że już od momentu dokonania zgłoszenia EP uzyskujemy dość dużą wartość marketingową, wartość dla inwestorów, ochronę naszego pomysłu, ponieważ możemy od tego momentu możemy mówić, że nasz pomysł, nasze rozwiązanie, nasza technologia jest patent pending, czyli oczekująca na ochronę patentową. To, co przedstawiłem, to moja propozycja strategii ochrony. Należy jednak pamiętać o kilku podstawowych rzeczach na samym początku, zanim zaczniemy się ubiegać o ochronę patentową. I tutaj takie trzy najprostsze rzeczy chciałbym Państwu przedstawić, o których trzeba pamiętać na początku naszej drogi patentowania. Po pierwsze, nie należy ujawniać naszego pomysłu przed zgłoszeniem. Chciałbym Państwu pokazać film z konferencji Steve'a Jobsa i zaraz opowiedzieć o tym, co było dalej. To jest prezentacja jednego z modeli iPhone'a. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. You don't need a stylus. It's far more accurate than any touch display that's ever been shipped. It ignores unintended touches. It's super smart. You can do multi-finger gestures on it. And boy, have we patented it. Niestety nie wyświetlił się film, ale tam chodzi o to, że na filmie nie było nic więcej poza tym, że Steve Jobs sobie chodził po scenie. Natomiast no, on tutaj się wyraźnie chwalił, że wynaleźli multi-touch technology i ją opatentowali. W kolejnej części prezentacji Steve Jobs pokazywał różne funkcje tej technologii multi-touch, między innymi przewijanie zdjęć i coś, co się nazywa bounce back czy slide back. Taka funkcja, że jak dochodzimy do końca listy zdjęć, to jak próbujemy dalej przewinąć, to zdjęcie nam się odbija od krawędzi i powraca. I to jest taki czytelny wskaźnik dla użytkownika, że lista się skończyła. Jakiś czas temu Apple walczył z Samsungiem na temat naruszenia różnego rodzaju patentów. W jednym z etapów tej wojny Apple, można powiedzieć, że wygrał, ponieważ udowodnił, że Samsung narusza tą technologię bounce back, po czym przegrał, ponieważ Samsung złożył wniosek o unieważnienie patentu na bounce back Apple'a, podając jako stan techniki, czyli rozwiązanie, które było znane przed tym, jak Apple dokonał zgłoszenia patentowego, podając właśnie tą prezentację, na której Steve Jobs pokazywał, jak działa bounce back, mówił, że opatentowali, tak naprawdę nie opatentowali. Tak naprawdę zgłoszenie patentowe na bounce back zostało dokonane kilka miesięcy po tej prezentacji. A jak widać, nawet największym, najlepszym zdarzają się wpadki. To przestroga dla Państwa, żeby nie ujawniać swojego pomysłu przed zgłoszeniem, bo może się to kiedyś potem źle skończyć. Kolejna rada to
jeżeli zależy nam na szybkim uzyskaniu skutecznego patentu, warto przed dokonaniem zgłoszenia patentowego zrobić dokładne badanie stanu techniki. To znaczy zbadać, czy nasze rozwiązanie rzeczywiście jest nowe. Wiele firm tego nie robi, to nie jest obowiązek, ale jeżeli zależy nam na tym, żeby procedurę przejść szybko, bo boimy się, że jeżeli procedura będzie trwać 5 czy 6 lat, to dostaniemy, może dostaniemy patent, ale nasza technologia już będzie bezużyteczna, bo już będą nowsze technologie. Jeżeli zależy nam na czasie, dobrze zbadać ten stan techniki na początku. I ostatnia rada, warto bardzo starannie opracować pierwsze zgłoszenie. W Stanach Zjednoczonych jest takie przekonanie, tam jest taka procedura jak Provisional Patent Application, takie jakby wstępne zgłoszenie patentowe i przyjmuje się, że Provisional Patent Application nie musi mieć takiej formalnej formy, to może być nawet jakiś lab notebook, jakieś notatki inżyniera złożone w formie takiej mniej więcej patentowej. Jeżeli zależy nam na skutecznej ochronie, to tego należy się wystrzegać i już pierwsze zgłoszenie zrobić porządnie. Dobrze, to na tyle. Chciałem Państwu przedstawić taką podstawową procedurę, z której warto skorzystać, jeżeli chcieliby Państwo opatentować własne rozwiązania. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, zapraszam do zadawania. Jeżeli ktoś będzie miał później jakieś pytania, spokojnie można pytać mailowo. Pan Adam Pawłowski, bardzo dziękujemy.